księżna Kate poślubiła wnuka brytyjskiej monarchini, Williama, 29 kwietnia 2011 roku w opactwie westminsterskim. Para ma już obecnie troje dzieci, córkę Charlotte oraz synów George'a i Louisa. Ostatni z potomków małżonków przyszedł na świat 23 kwietnia tego roku. Czy księżna Kate jest już zbyt chuda? Brytyjczycy martwią się o swą ulubienicę. Chociaż od porodu nie minęło wcale dużo czasu, księżna szybko straciła na wadze. Jak sugerują internauci, jest prawdopodobnie jeszcze szczuplejsza niż przed zajściem w trzecią ciążę. Wygląd Kate wzbudza więc ogromne emocje, prowokując prawdziwy niepokój wśród poddanych królowej Elżbiety II. Szczególnie głośno w światowych mediach zrobiło się więc po ostatniej wizycie księcia Williama oraz jego żony w Yorkshire, gdzie para zainaugurowała otwarcie nowego centrum technologicznego firmy McLaren Automotive. Księżna Kate wystąpiła na wydarzeniu w eleganckiej, granatowej sukience oraz szpilkach tego samego koloru. Do stylizacji dobrała także srebrny zegarek, kopertówkę oraz niewielką, jednak rzucającą się w oczy biżuterię. Włosy pozostawiła za to rozpuszczone w charakterystyczny już dla siebie sposób. Czy zdrowie księżnej Kate jest zagrożone? Żona Williama wciąż traci na wadze. Chociaż żona Williama prezentowała się 14 listopada w Yorkshire naprawdę doskonale. Po raz kolejny w mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej są zmartwieni niezwykle szczupłą sylwetką uwielbianej księżnej. Jak sugerują, być może ma ona poważne problemy zdrowotne, o których przedstawiciele monarchii nie chcą oficjalnie poinformować. Innego zdania są za to media na Wyspach. Dziennikarze twierdzą, iż na barkach Kate spoczywa po prostu zbyt wiele obowiązków, związane ze zbyt krótkim urlopem macierzyńskim zmęczenie księżnej ma rzutować na jej wagę. Co ostatecznie może oczywiście doprowadzić do podupadnięcia na zdrowiu. Zmartwiona opinia publiczna sugeruje więc otwarcie, że inni członkowie rodziny królewskiej powinni pozwolić żonie księcia nieco spuścić z tonu, gdyż nadmiar pracy może jej poważnie zaszkodzić, czego wszyscy chcieliby oczywiście zgodnie uniknąć.